body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć, czołem. Witam was, kochane asiorki, w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. Słuchajcie, no zostałem ostatnio, jak wiecie, oszukany przez Hoya, tak? Ta konferencja pokojowa, nie wiem, czy przez laga, czy przez co, ale generalnie była wykonana poza mną. I w tej chwili no, świat wygląda w ten sposób. Mamy Ruś Białą, której nie mogę zaatakować. Grecja pochłonęła Bułgarię. Tutaj sobie międzynarodówka trzecia walczy z innymi krajami. W ogóle taka, wiecie, z dupy wojna, zobaczcie. Miliard krajów tutaj walczy. W teorii Królestwo Ukrainy tutaj jest, się broni, natomiast to Królestwo Ukrainy ja zjadam, a ja w tej frakcji nie jestem. No generalnie zrobił się jakiś przeklęty miszmasz. Ja tak naprawdę już nawet nie ogarniam, o co tutaj dokładnie chodzi, słuchajcie. Natomiast no, robię dywizję i myślę, że nadszedł odpowiedni czas, aby za chwilkę zaatakować związek pewien taki, wiecie, socjalistycznych republik radzieckich, który teraz się nazywa Imperium Rosyjskie, bo to jest wielkie państwo bez frakcji. Nie będę musiał się bawić w jakieś walki tutaj z ententami, które są w ogóle Kanadą, Danią, Wielką Brytanią, innymi rzeczami. Nie będę musiał też walczyć z trzecią międzynarodówką, która w sumie jest do pokonania. Ale jakoś tak sobie wymyśliłem, że może lepiej by nie zaatakować po prostu tutaj. Szczególnie, że chyba tych krajów po tym rozejmie, podobnie jak Rusi Białej, zaatakować nie mogę. No nie wiem, gdzie ty jesteś, bo ciebie już nie ma. Bułgarska, to się w ogóle pokopała w ogóle. Te kraje po tej wojnie się tak pozmieniały. Nie mogę tych zaatakować, bo mam z nimi, mam niby cele, ale teraz odbieram jakiś region narodowy. A będę musiał, słuchajcie, robić kolejną armię zaraz. I to zmieniać. Bo generalnie czekam tylko, jak się tutaj granica z Imperium Rosyjskim ustawi po wojnie z Ukrainą. Jak to już będę wiedział, to będziemy dalej atakować. Czyli mam niby dobry plan, ale nie mogę was zaatakować. Muszę zaatakować komunę, która znajduje się tutaj, ale nie chcę tego robić też. Bo jakoś na chwilę obecną pochłonięcie tego Imperium Rosyjskiego staje się dla mnie bardziej atrakcyjne. Więc czekamy na dojechanie Ukrainy, czekamy na konferencję pokojową. Ciekawe, kto ją teraz poprowadzi, bo to pewnie nie będę ja. A tutaj trzeba dożynać ich jak tylko można. I mam nadzieję, że to się jakoś w miarę szybko uda, bo naprawdę jest to wojna żenująca, w której moje tryliard dywizji próbuję sobie z nimi poradzić. Jakoś to idzie, dobrze. Czołgi, no. Dajcie mnie tu. No takie lagi na tym kajzerku już. Jestem zszokowany. Patrzcie, znowu się zaciął. Nie wiem, czy będę w stanie prowadzić tą serię dalej. Bo to wygląda naprawdę strasznie. Jest chyba tylko minus, że jak widzicie, lag goni lagami, teraz się wszystko zawiesiło. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Zatrzymuję nagrywanie, zobaczymy, gdzie wrócimy po lagu. No jestem znowu, moi drodzy, zobaczymy, czy uda nam się tym razem tą konferencję pokojową wykonać. To jest tyle nas problemów jednostek, że no, Kaiserreich nam się niestety kopie i to w sposób straszny. No to jeszcze nawet tutaj coś, czyli ładnie.
Nawet nie minął miesiąc. A ty się już tutaj, mój kochany, zaczynasz. Genialnie po prostu, genialnie. No nic, spróbujmy jeszcze raz. No generalnie jestem trochę zasmucony, że tam się tak to laguje. Czy mamy wyjście? Nie mamy. Ruszamy się! Jeszcze jest biała armia, która aha, gdzieś tam idzie teraz w ogóle. Z dupy strony, gdzie nie ma wojny. Nie rób tak. Podejdź nawet tutaj jeszcze jedna. Chociaż nie, bo to znowu nas pomimo tych jednostek. Ja ich przebijam powoli, bo powoli, ale ich przebijam. Zróbmy tak, zróbmy nowsze czołgi. Mamy 500 doświadczenia wojennego, to się zawsze przydaje. I róbmy deszyfrację, to się zawsze przydaje w wojnie. Zobaczymy, czy to się uda zrobić, no. Atakujemy jakieś ciężarówki, jakieś wozy pancerne. A tak, kurde, ludzie. Nie ma czasu. Tutaj poczekajmy, mam nadzieję, że tym razem lag nas ominie. Chciałbym naspamić jeszcze więcej dywizji na tą wojnę z Imperium Rosyjskim, ale w tej sytuacji naprawdę nie wiem, co z tym zrobić. Wy tutaj macie wejść. Tak jest wasz plan. Nawet ciebie dodamy jeszcze. A waszą dwójeczkę, nie wiem gdzie wyjdziecie. Damy na Sewastopol. Trzeba to jakoś spróbować się chociaż trochę zająć i przejąć. Statki. Jeżeli mam taki cel, a wiem, że mam taki cel, żeby zrobić jeszcze troszkę dywizji, to na pewno zrobimy, natomiast no, chyba będziemy zmuszeni zrobić po zakończeniu tej wojny ukraińskiej, bo znowu może pojawić się lag i musimy też zacząć budować stocznie, bo chciałbym porobić te statki, jeżeli będziemy musieli podbijać właśnie jakie dziecię. Wielkie Brytanie i tak dalej, to te stocznie nam się po prostu przydadzą. Poczekajmy, jak to się pobuduje troszkę. Nie za dużo, nie za mało. Infrastruktura się naprawia. To możemy dać na początek. Jakieś bunkry to nas nie interesują. Infrastruktura. Czy ona jest tak mi potrzebna? Ja nie jestem przekonany. Jak stoimy z ropą? No mamy dużo, nie trzeba budować większych ilości. Dobrze, niech się dzieje dalej. Co chcę? To powinienem tutaj zaraz ich spuszować. Wiem, że ten atak na tą Ukrainę jest totalnie niezorganizowany. Ale trudno, taki live, słuchajcie. Tutaj wchodzimy? Nie, nawet nie wchodzimy, ale przebijamy się powoli. Ta ich piechota jest bez zaopatrzenia, odcięta od życia, od świata, więc powinno pójść gładko. W tej chwili właśnie mam 10 dywizji. Ciebie tu połączymy. Trzeba by robić kolejnego marszałka, a chyba nie chcę tego robić na razie. Tutaj brakuje nam 5 dywizji, tak? 4 zróbmy, tak? I zróbmy 2 ciężarówkowe. Już nie mam na nie ciężarówek, to nie. To olewamy. Niech się robią dywizje pancerne. W ilości 5. Tutaj czekamy.
Będziemy mieli pełną dywizję. No ta geopolityka wygląda, zobaczcie, bardzo, bardzo dziwnie. Tutaj postawiłem tą jedną dywizję na zasadzie, wiecie, dla bezpieczeństwa. Bo to jednak obca frakcja, niech na razie będzie. To moja wojna, zobaczcie, jest taka, jest genialna, bo ja prowadzę tak naprawdę wojny tylko z jednym krajem w tej chwili. Mogę powiedzieć wojna oczywiście Białej Rusi, ale z tego co tam patrzyłem, to nic z tego nie ma. Ale może sprawdzę to jeszcze raz. To się zacięło, może potem w wyganiu save'a będzie lepiej. Wypowiadałem wojnę, a tutaj się nic nie działo w związku z tym. Zabrałem tutaj jedną dywizję profilaktyczną. Proszę. Atak tutaj na Mińsk. I niech ta biała podejdzie, chociaż ta biała. No i oddajmy też Pileckiego. Może się uda tym razem. Ach, tutaj do mnie dzwoni, zobaczcie. Robi to bot. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale zobaczymy. I znowu lag? Boże, ja nie mogę, ale chociaż się trzyma. Nie działa. Spróbujmy od nowa. Nie, no, baguje się. No, nie mogę przyjąć tych, no. Co tu się będzie działo? Za dużo się dzieje na tym świecie. Po prostu nie chcę nawet trzeci raz tego samego. Już wisi. O, ma. No nie jestem w stanie przeprowadzić konferencji pokojowej. Poczekamy, aż Pogo będzie odpowiadał, ale to jest żenujące. Ile można na to czekać? Czy do mnie ludzie dzwonią? Ja teraz nagrywam, nie mogę rozmawiać. No nic, poczekamy, aż się odwiesi, dobra? Nie będę was trzymał tutaj. A nóż widelec się odwiesi. No niestety nam się kurcze nie odwiesiło i muszę od nowa zacząć. No, kłopot z tym kajzerkiem jest koszmarny. Tyle się dzieje na świecie, spam dywizji i tysiąc innych rzeczy. A dopiero jest chyba 42 albo 3 rok. Robimy ostatnie, myślę, podejście. No jak się nie uda, to wybaczcie, zaczniemy od nowa jakąś serię, bo ja Hoja strasznie lubię. No Hoja jest świetną grą, ale no tak grać to się nie da. Robimy to wszystko po raz kolejny. Trzeba to powyłączać, te plany, bo i tak przy tym układzie politycznym, ze względu na podpisanie rozejmu, nie jesteśmy w stanie zaatakować. Jeszcze raz, po raz trzeci robimy czołg. Robimy dalej deszyfrację. Wstawimy jeszcze, aha, tych dywizji pancernych musimy zrobić jeszcze 5. Może być tutaj, to nie ma znaczenia, gdzie my je wystawimy.
czołgu nie zmieniam. Mam na razie czołgi jedynki, ale czekałem na wariant. Niedługo będzie husarz. To już będę na husarza podmieniał, a nie na inne czołgi, bo też trochę bez sensu. Bez sensu robić. Mam cele na Białoruś. I teraz tak. To utrzymajmy. Niech te dywizje tam się przedostają. A czekwono po prostu na bezczela rzucam tutaj. Niech oni atakują. Te dywizje są okrążone, one są po prostu słabe bez organizacji. Więc my w teorii przynajmniej powinniśmy je mucić. Że hej. Zapniałem jeszcze o tutaj Sewastopolu i okolicach. Więc tak, was daję tutaj. Wiem, że to bezmyślne posunięcie, ale nie mam czasu na głupotki, a was daję tutaj. I nawet ciebie dam tutaj, żebyście zdobyli Sewastopol. Zajmijcie ich tutaj po prostu bojem. Ciebie też mogę dać tutaj, ale też im z drugiej strony. Mam nadzieję, że teraz ta konferencja pokojowa nam się uda. A robiłem też stocznie, porty i tak dalej. Jeszcze nie robię statków. Ale mamy świadomość, że trzeba będzie je robić. Jak będziemy chcieli walczyć, a będziemy chcieli walczyć z Entantą, będziemy chcieli walczyć z międzynarodówką, a chyba w Entencie jest Kanada i są te Stany Zjednoczone, które też trzeba będzie zjeść. Porty. Oczywiście w Gdańsku musi być dziesiątka. Bo tutaj będziemy chcieli wyrzucać statki. Jeden model, a drugi model damy na przykład tutaj. Będziemy robili jakieś niszczyciele, październiki. Pancerniki, na przykład łodzie podwodne. Trzeba będzie zrobić bazy morskie na maksa. Zobaczymy, czy tak, czy inaczej to będziemy robić. Ale niech to nam się tam spokojnie w kolejności buduje. Atom. Na lodu mam jeszcze nie myślałem. Ale też trzeba będzie nad tym pomyśleć. Bo to się może przydać w podbijaniu krajów. Patrzę, co tutaj się dzieje. Imperium Kanady zaatakowało. No to niezła zabawa, zobaczcie. Intanta Wielką Brytanię zdobywa. Intanta nam, kurde, tutaj na wielkiego mlocha wychodzi. To może być też ciekawe. Ale my na razie spróbujmy tą Ukrainę pocisnąć, bo to się robi naprawdę żenujące. A was na Gomel zapraszam. I te fronty są tak teraz pokiczkane, że to się w głowie nie mieści. Na spokojnie. Gotów do wymaszerowania! Gotów! Was zaproszę tutaj. I was też atakować. Co tu się jeszcze dzieje? Bo to są jest masa różnych bieda krajów, które trzeba będzie zniszczyć. Londyn upadł. Lądek zdroj upadł. No to ładna impreza. Jak tam przejście na Krym? No, bo jedna dywizja będzie ich masakrować. To jest piękne.
Och, możemy coś sobie zrobić. Polska jest wieczna, co mi to da? No nic fajnego, ale zróbmy to, bo ładnie brzmi. Polska jest wieczna. Wiecie, co ja zrobię? Jakby się zaczęło, to sobie jeszcze jeden zapis. Bo to już za kilka dni ma być konferencja pokojowa. Będę miał chociaż 10 minut krócej. Bo chyba jeszcze raz zacznę grać. Dobra, wyjdziecie, nie? Dobrze, idziecie, dawajcie tutaj. Na pełnej. Tutaj te armie są, ale ja nie mogę wam powiedzieć wojny. Czy mogę? Nie mogę. Instant War. O, teraz mogę. To ciekawe. Dobra, no to atakujcie ludzie. Jak teraz się udało, jakimś cudem, to zaatakujcie. Zaś się tutaj pokiczkały mi te fronty, te wojny. Ja nie wiem, o co chodzi. Przez dłuższy czas nie mogłem, teraz mogę. Nie wiem, czy też budowanie. Szeregu! Zbiórka! Teraz kolejnej wody przed konferencją. Jest rozsądne. Wojny, ale, no, ale trudno, zobaczmy. Co z tego wyjdzie. Wy się rozdzielcie i też ruszajcie. Nie wiem, czy oni wchodzą, czy nie wchodzą. Nie wolno to trwa, ale chyba wchodzą, nie? Po prostu oni nie mają żadnych dywizji. No właśnie, 4-6. No dobra, to by wiele wyjaśniało. Niemiecki kontenta. A przecież nie ma już Niemców. Jakieś to takie dziwne. Jak ta konferencja pokojowa? Atakujecie? Masakrujecie ich? Powoli, ale do przodu. To jest naprawdę dobre wyposażenie. Mało go otworzymy dziennie. Ile mamy jakieś zapasy w ogóle? To muszę infantry sprzęt robić. To tak odpuściłem, bo nie był mi potrzebny. A teraz co? Teraz trzeba pomagać. Dobra, słuchajcie, na spokojnie. To muszę zdobyć, to muszę zdobyć. Tak, bo chcę mieć stolicę. Czy mogę zająć wszystkie regiony od razu? Było najpiękniejsze. Że może się nie udać. Aha, bez Odessy, super. Udało się, jakimś cudem. Po raz trzeci udało mi się konferencję pokojową uruchomić. To jest piękne. Wow, no to kurde. To, jak powiem, ten odcinek to z bólu powstał. No dobrze, ale to jest dobry znak. To jest bardzo dobry znak, słuchajcie. Armia Południe. Będzie armia północ, będzie taki będzie podział. Nie wiem, czy jeszcze ich ustawiać, ale z drugiej strony, na co mam czekać? Jak poczekamy, może na tą. To pomoże. Dobra, okej. Okay. Ano, włączyłem bicie. Panel chciałem sobie usunąć, dywizję wroga. No, jak to przed każdą wojną. Czy zrobić jakieś tutaj
Fałdki. Wiecie co? Ja w sumie się nie boję ich, ale tak może dla bezpieczeństwa. My tak ciągnęli, co? Tak po jedyneczce. Albo po trójce. Czy to bez sensu? Ale strasznie się w to gra już teraz. Uwierzcie mi, że to jest dramat. Takie lagi. Człowiekowi odechciewa. Taka magia. To się powinno błyskawicznie budować, bo są tylko fałty trójeczki. Nie śpieszy nam się nigdzie. Nie mam tak dużo tych fabryk, jakbym chciał. To jest dziwne. Myślałem, że mam ich więcej. No to się powinno szybko robić. Na razie postawmy ten dół, którą się unormuje ta granica z Białorusią. Jak już ją podbijemy kiedyś, to wtedy zrobimy też tam. I będziemy sobie się przygotowali do wojny. Bo zobaczcie, to nie powinno być proste. Nawet dla tych fałtów to będzie taka, tylko po to chyba, żeby te fałty były. Ententy nie będę atakował. Naprzód! Oni tutaj idą, chociaż też nie mam przekonania po co. Wszyscy tutaj zaraz ustawię ich na tym froncie. Teraz nie wiem, czy robić dywizję pancerną, to właśnie będę poruszał sam. Czy te czołgi rozdzielić pomiędzy dywizje wszystkie inne. To też miałoby swoje plusy, tak? Ale też myślałem o innym numerze, żeby zrobić sobie jedną dywizję, jedną armię taką. Ja zagłowam tutaj do Europy. Żeby ona była w obronie, jakbym tutaj przypadkiem miał wojnę z jakąś ententą albo czymś innym. A jeszcze i zrobić czołgi, które dołożę po prostu do tych dywizji, jednak pod kilka dywizji. Jest to też pomysł, myślę, że niezły. Niszcie mi tą Białą Ruś, bo nie mam czasu na głupotki. Tutaj przebijcie się. Zaraz to wszystko podzielimy na marszałków. O. Co ja zrobiłem? Ja nie podbiłem ich? Boże, naprawdę. O Jezu, znowu coś źle kliknąłem. Poczekajcie.
Lagensony są znowu wielkie i ja sobie nie radzę. Z tym dziadostwem trzeba było po prostu pominąć. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Napijemy się, słuchajcie. Ciężko to się nagrywa, to już chyba trzecie podejście, tak? Trzy razy przegrywałem nagrywanie. Katusze po prostu. A wszystko po to, żeby podbić Ruś, no. Zastanawiam się, co robić z tymi statkami. Bo ja sobie mogę wstawić już, ale nie mogę, nie mam nic wybadanego. No tak, to trzeba by wszystko teraz zbadać jeszcze. Proszę mi się wbijać na Mińsk, moi przyjaciele. Jak w ogóle wygląda szablon mojej dywizji piechoty? Zobaczę, ja nie pamiętam. Aha, czyli tu mam artylerię. To jest 23. Aby kogoś interesowało, to tak się łoi. 300 soft ataku. Przyzwoita ilość. A jak nasze fałdki się budują, czy się nie budują? Pokażcie mi budowę. Ech, idzie dobrze. Ja nie potrzebuję tego. Ja tego biłem do ataku, a w tej chwili nie potrzebuję tam tak dużej ilości. Infrastruktury, które mogą być na wschodzie, ale też mi szkoda. Niech to się naprawia, to co jest. W Lublinie dla prawidłowości postawimy. O, dobra. Robimy tak, tak. Ja to zrobię ręcznie. Jest tylko ja jestem tylko w konferencji, więc sorry. Dobra, jest. Dobra, słuchajcie, to robimy tak. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Ja tego nie potrzebuję, ale zróbmy to. Budowa do góry. Bez przekonania, ale zróbmy to wszystko. Bo wiecie, za chwilę zrobię sobie tylko lekkie przygotowanie, ustawię armię, ustawię plany. Niech się dzieje co chce. Pełna prawa infrastrukturę damy na dół. Potem bardziej potrzebuję porty. I stocznie. Nie używamy siły politycznej, bo ja jej w ogóle nie mam, więc nie chcę tego robić. A naprawę infrastruktury damy. Nie potrzebuję teraz raczej fabryk, chociaż broń mi się przydała. Ale to możemy zrobić
zmiankę po prostu. Dawajcie to. Zmiankę w produkcji, bo nie miałem broni. Nie mam broń. Po prostu mam starą. Pyk. Brakuje mi trochę agmat. Możemy tak tutaj dodać. 5. Zdjąć z tych pojazdów. Czołgów. Cóż. No cóż. Powinna jakoś ruszyć. Słuchajcie, teraz tak, bo nie mam nawet w ogóle samolotów. Wolałem ich produkcję. Zastanówmy się, jakie wy macie plany. Usuńmy. Usuńmy to. Teraz tak, ty. Przyjacielu, drogi. Masz plan dotąd. A ty, mój też przyjacielu, masz plan dotąd. Ja coś źle zrobiłem. Bez shifta chyba. Teraz to powinno ruszyć. Tylko że to z ciebie dodaję do tego marszałka, przyjacielu. I wy się ruszcie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może być tak, że ich jest po prostu za dużo i wy macie plan zająć ten teren. Dotąd, a wy macie zadanie zająć ten teren. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostawcie się. Przyjaciele. Jak to wygląda? Uderzam, że duża ilość dywizji nie będzie w stanie w ogóle wejść do walki. Bo nie będzie miejsca. Ale zobaczymy. Najpierw się odłączy po dywizji i sprawdzi. Gdzie? Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No bo wydaje mi się, że stawienie też jakiejś tam armii tutaj też nie jest głupie. Zobaczymy, ile wyjdzie dywizji na kosteczkę. Wtedy zrobi się nowego marszałka, jakieś sobie się tę armię jakąś południe, zrobi się armię zachód. Nawet takie, wiecie, profilaktyczne. Bez strzału. I chyba trzeba będzie zaatakować jeszcze przed marszałkiem. Przed husarzem. Taki będzie plan. Ale ja wam, kochani, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Cześć.